Mieszkańcy Ostrzeszowa nie zgadzają się na planowane ograniczenie działalności oddziału ginekologiczno-położniczego i chirurgii w szpitalu. Przeciw likwidacji 24 stycznia manifestowało w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego wiele osób, m.in. posłanka Karolina Pawliczak z Lewicy. Na sali, na co zwracano uwagę, zabrakło jednak wielu radnych powiatowych, jak i burmistrzów i wójtów. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy samych mieszkańców. Jaki przyświecał im cel? Zrozumieć, co możemy stracić, a co oferuje się nam zamiast w związku z planowanymi zmianami. Dlatego prosimy szczególnie o zachowanie spokoju w wypowiedziach, trzymanie nerwów na wodzy i odnoszenie się z szacunkiem do innych. Apelujemy do wszystkich rządzących, do pana starosty, burmistrza, posłów na Sejm, radnych powiatowych i miejskich, rady nadzorczej szpitala, pani dyrektor NFZ, pana prezesa OCZ o działanie na rzecz ratowania oddziału położniczego i neonatologicznego oraz chirurgicznego. Obecna sytuacja, która nas tu sprowadziła, jest dla nas, mieszkańców, nie do przyjęcia. Rozumiemy, że potrzebne są zmiany, ale dlaczego tak drastyczne? Nasze pytanie brzmi, naprawdę nie ma innych rozwiązań? Nie wyrażamy zgody, aby zabrano nam dostęp do opieki, jaka powinna przysługiwać powiatowym szpitalu. Planowana restrukturyzacja zmusi nas, mieszkańców, do leczenia się poza granicami powiatu. Ratujmy szpital. To jest bardzo dobre motto nasze, ale nasze wspólne motto, proszę Państwa. To nie dlatego, żeby ktoś przeciwko komu walczył w naszym środowisku i przeciwko sobie, ale dlatego, żebyśmy wspólnie rzeczywiście wszystkie ręce na pokład wzięli i spróbowali zrobić tylko możliwe. Szpitale, zwłaszcza te małe, podstawowe, miały i mają coraz większe problemy ze zbilansowaniem swojej działalności. Ktoś powie, to jest nieważne. Dla nas oczywiście, proszę Państwa, jako dla mieszkańców, to nie jest ważne, bo my staramy się mieć te podstawowe usługi tutaj pod ręką. One są nam potrzebne, żebyśmy nie musieli jeździć do innych ośrodków. Natomiast z punktu widzenia płatnika, który jest Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo, to są pewne problemy, bo w skali ogólnopolskiej jest kłopot ze zbilansowaniem wszystkich tych usług. Ze zbilansowaniem, czyli praktycznie rzecz biorąc, z wyzerowaniem, aby rzeczywiście suma przychodów w danych placówkach, w danej placówce równała się sumie rozchodów. I to się już nie dzieje, proszę Państwa, od bardzo dawna. Jak wyglądała sytuacja finansowa podczas ostatnich 23 lat? Proszę Państwa, myśmy z reguły mieli stratę jako szpital, jako placówka, polegającą na tym, że szpital przechodzi na kolejny rok z zadłużeniem mniejszym lub większym. Bodaj 4-5 lat były takie, kiedy mieliśmy plus. Ale te pozostałe lata były niestety pewnym długiem. Ale to były naprawdę środki niewielkie, które dało się sfinansować. W chwili obecnej jesteśmy w takim punkcie, że jesteśmy zmuszeni dostosować poziom finansowania z NFZ-u do zakresu naszych usług. Dużo się na ten temat powiedziało. Usług, czyli poszczególnych działów, poszczególnych oddziałów, poszczególnych zabiegów. Dużo się w tej kwestii mówiło, dużo się działo i w chwili obecnej szpitale powiatowe, podobnie jak nasz, mają z tym olbrzymi problem. Musimy niestety dokonać pewnych zmian, mocno przeszacować wszystkie środki, które mamy po to, aby móc dalej funkcjonować jako szpital. Bo my ten szpital potrzebujemy, ten szpital musi funkcjonować. My jako samorządowcy, ja jako starosta chcielibyśmy, aby on funkcjonował w jak najszerszym zakresie. Myśmy się do tego zakresu przyzwyczaili. Natomiast sytuacja ekonomiczna w chwili obecnej nie pozwala nam w chwili obecnej na to, abyśmy mogli sprostać tego typu wyzwaniom, ponieważ koszty przerastają środki, które uzyskujemy w zamian jako rekompensatę. Powstały pewne kierunki, powstały pewne plany dotyczące zmian funkcjonalnych. One mnie się też nie podobają. One mnie się też nie podobają, bo ja, tak jak powiedziałem, ja jestem tutaj starostą. Ja bym wolał się spotkać z Państwem i powiedzieć w ten sposób, proszę Państwa, damy radę, weźmiemy pieniądze, pytanie jeszcze skąd, bo ja nie potrafię tego powiedzieć skąd. I pojedziemy dalej. Ale stoimy niejako pod ścianą, że musimy pewnych zmian dokonać.
Jak już wcześniej informowaliśmy, Narodowy Fundusz Zdrowia wskazał władzom powiatu mapę aktualnych potrzeb zdrowotnych. Zgłoszono m.in. zapotrzebowanie na dzienną psychiatrię, geriatrię, działalność opiekuńczo-leczniczą oraz opiekę senioralną. Prezes szpitala wskazał z kolei na konieczność uruchomienia ortopedii oraz rehabilitacji. Pojawił się również pomysł zwiększenia dostępnych łóżek na oddziale wewnętrznym. Jednak nie uzyskał on akceptacji ze strony NFZ. O czynnikach, które doprowadziły do zadłużenia szpitala, mówił mieszkańcom prezes OCZ Zbigniew Kluczkowski. Przede wszystkim sytuacja ekonomiczna związana z naprawdę niską wyceną świadczeń finansowaną przez ministerstwo. Również sytuacja związana z COVID-em nie pomogła szpitalowi, pozwoliła na funkcjonowanie przez kolejne dwa lata w miarę niezakłócony sposób. I jednocześnie to, co się wydarzyło w zeszłym roku w połowie, związane z ustawowym wprowadzeniem podwyżek na wynagrodzenie dla personelu, w ślad za tym nie poszło finansowanie z ministerstwa tak, jak to miało miejsce dotychczas, czyli likwidacja dodatku zembalowego oraz likwidacja dodatku tak zwanego PESEL-owskiego. I gdybyśmy nic nie robili, to na koniec 2023 roku zadłużenie szpitala wynosiłoby około 6 milionów złotych. Jeśli nałożymy na to zadłużenie w tym roku, które będzie sięgało około 4,5 miliona złotych, narastająco mamy 10 milionów. Przy kapitale zakładowym sięgającym 16 milionów jest już bardzo blisko upadłości, dlatego musimy pilnie wdrożyć działania restrukturyzacyjne. Patrząc z zewnątrz, na pewno w szpitalu jest mnóstwo rzeczy do poprawienia, mnóstwo, ale nie zmarnujmy tego, co jest. Po co były te inwestycje, po co solary na dachu, po co remonty oddziałów, notabene remonty, to już w węższym gronie sobie możemy porozmawiać, ale powiem o jednym przykładzie, tylko tak zaprojektowany remont, że po wymianie drzwi łóżka nie wjeżdżały na salę, nie? Winne były salowe, że źle drzwi wymierzyły. Tu są takie błędy zrobione, że w ogóle wydaje mi się, jakby tu nie było gospodarza, panie starosto. No przepraszam za taką opinię, ale niestety tak to wygląda. Błędem, który został tutaj popełniony w Ostrzeszowie, to było to, że przekształcono spółkę prawa handlowego, samorządową spółkę, ale wtedy była taka presja, że szpitale powinny być przekształcane w spółki, żeby zaczęły ekonomicznie się odnosić do usług zdrowotnych. To byście nie wiedzieli, że przeistoczenie szpitala w spółkę prawa handlowego doprowadzi szpital do tego, do niemocy finansowej, braku perspektyw rozwojowej? No musieliście wiedzieć! Uważam, że to jest przede wszystkim nasz obowiązek być tutaj i żadne komisje sejmowe tego nie usprawiedliwiają. Jutro jest posiedzenie Sejmu, to tak a propos tych osób, których dzisiaj tutaj nie ma, bo gdyby trzeba było rozdawać czeki bez pokrycia lub rozdawać wodzy strażackie, to podejrzewam, że zjawiliby się w pełnej klasie. Ale kiedy trzeba rozmawiać o problemach, to tych, którzy mogą decydować, mają instrumenty do tego, żeby zmienić tą sytuację, niestety nie ma. Proszę Państwa, ja jestem też tutaj dlatego, żeby powiedzieć stop i powiedzieć nie hipokryzji. Po prostu hipokryzji, która niestety codziennie właściwie rozlewa się i z mównicy sejmowej, ale słyszymy to od rządzących. I żeby była jasność, nie przyszłam tu robić polityki, ale muszę to powiedzieć, bo tak nieustannie i często słyszymy o tym tak zwanym zrównoważonym rozwoju, o tym, że trzeba wspierać mniejsze jednostki, że trzeba wspierać mniejsze miejscowości. Właśnie po to są takie jednostki jak szpitale powiatowe i różnego rodzaju inne oddziały, zespoły, żeby w takich miejscowościach funkcjonować i być jak najbliżej mieszkańca. A dzisiejsze działania, proszę Państwa, prowadzą do, przepraszam za słowo, ale to jest takie masowe dorżnięcie szpitali powiatowych. Ustawa z ubiegłego roku, z czerwca ubiegłego roku doprowadziła do tego, ja tu potwierdzam słowa pana posła Grzyba, że wiele szpitali dzisiaj ma potężne problemy finansowe. Proste pytanie. Co robi Katarzyna Sójka komisji, jeżeli nie potrafi dla swojego powiatu współpracować, tak proszę pani, ostro,
raczej ostro, bo tam była na kardiolog. Tam na Ojomie pomagała mi wyjść z zawału. Gdzie, ale najpierw mój zawał tutaj ratował lekarz w tym szpitalu, w tym powiatowym szpitalu. Nie w przychodni w Mikstacie. Nie w przychodni prywatnej w Prospekcie Kraju. Tylko tutaj. Doktor Bereska uratował mi życie, proszę pani. Ja teraz panu się o jedno spytam. Czy ta pani poseł musiała dzisiaj być w tym Strasburgu, a nie potrafiła reprezentować mnie? Mnie, który ją wybrał na to stanowisko. Ja się nie wstydzę tego, proszę pani. Ja pani prorokom siedziałem za Solidarność. Za to dobrze, że ci panowie tu mówią. A wy dzisiaj głowy w piasek chowacie. Padły głosy odnośnie restrukturyzacji. Ja będąc 2 godziny na spotkaniu, nadal nie wiem, co się w tym szpitalu będzie działo. Czy są podpisane umowy z NFZ-em na takie czy inne jednostki, które będą miały funkcjonować, albo nie będą? Czy jest personel, który będzie pracował na tych oddziałach? Jakie koszty będzie generowało przygotowanie tych oddziałów do funkcjonowania? Szpital nasz Ostrzeszowski pobudowali nasi rodzice i dziadkowie, a wy nie umiecie nim rządzić, nie umiecie go prowadzić na plusie. To jest skandal. Mam krótki wniosek. Proszę państwa, zarząd, starostę, zlikwidujcie w trybie natychmiastowym tą spółkę, bo ta spółka pogrąży całkowicie ten szpital. Nie uzyskacie żadnych środków zewnętrznych, o ulgach nie ma mowy. Dlaczego jest problem z likwidacją tej spółki, przekształceniem na powrót? Proszę państwa, wiele z odcinków szpitala, na przykład blok operacyjny, jest dopuszczony warunkowo. Z tej wiedzy, co ja posiadam, te odcinki musiały przejść podobną certyfikację sanepidu, a takiej nie przejdą w sytuacji powołania nowego podmiotu. Jest z tych odcinków dużo więcej. I to nie jest taka prosta sprawa w ciągu krótkiego okresu przekształcić. Jest to po prostu ten problem, który w chwili obecnej jest nie do przeskoczenia. Nie znam się na polityce, nie znam się na finansach i tak się zastanawiam, czy w ogóle mam prawo gdzieś tutaj zabrać głos. Ale chciałam zabrać głos tak symbolicznie w imieniu kobiet, w imieniu mam, w imieniu kobiet, które chcą tu urodzić, w imieniu przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych córek, naszych synowych, które chciałyby tu urodzić. Pozwalam sobie też, bo zawodowo zajmuję się wsparciem kobiet w okresie okołoporodowym. Jestem dulą, wspieram w ciąży, w porodzie, w połogu. Dlatego zabieram głos i dlatego pytam z przykrością, dlaczego polityka i dlaczego finanse zabierają kobietom okolicznym prawo do godnego porodu. Mam tu teczkę, w tej teczce jest 2,5 tysiąca podpisów zebranych przez tutaj państwo. To są głosy naszych mieszkańców, głosy społeczeństwa, którzy sprzeciwiają się temu, żeby oddział chirurgiczny, żeby oddział położniczo-ginekologiczny z noworodkowym zostały zlikwidowane czy w jakikolwiek inny sposób zmienione. Złożymy te podpisy również z tym apelem w piątek na Komisji Zdrowia na ręce pana starosty i myślę, że będzie ten nasz głos i głos wszystkich mieszkańców naszego powiatu i miasta wzięty pod uwagę. Mieszkańcy są przekonani, że zapowiadana likwidacja porodówki i ograniczenie funkcjonowania oddziału chirurgicznego to dopiero wstęp do zamknięcia też innych oddziałów i przekształcenia szpitala w centrum opieki geriatrycznej, na co nie chcą się zgodzić. O konieczności wypracowania nowego planu naprawczego dla placówki mówił radny Arkadiusz Suchanecki. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbyć się ma jeszcze w tym tygodniu. Czy silna presja społeczna w tym przypadku okaże się skuteczna? To pytanie pozostaje otwarte. Tak, jak ja w pierwszym roku byłam sama w paradzie.